Halo, halo, czyli witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Heroesowej Areny. Ja jestem Mateusz, moim przeciwnikiem ponownie jest pan Michał. 103 pojedynek. I tak jak zapowiadałem, jest to najciekawszy moim zdaniem pojedynek. Ponownie mówię do was poza grą, w sensie dogrywam dźwięk z mikrofonu, bo się nie nagrał niestety. I od jutrzejszego odcinka środowego wszystko wraca już na stare tory i będzie fajnie i normalnie, więc przynajmniej spoko. Przypominam o zostawieniu subka, jeśli ktoś ogląda bez subskrypcji. Pomoże mi to zmniejszyć zakole. Co do matchupów, oczywiście eliminujemy, dużo krasnoludów wysypało, dużo po jego stronie, więc fajnie. Znaczy fajnie, no spizgałby mnie pewnie tymi krasnoludami, ale ja go krasnoludem nie spizgam na pewno. I właśnie tu zadziała się kolejna sytuacja, że powiedziałem, że tym matchupem to ja bym sobie zagrał. I dokładnie po chwili ten matchup zniknął. Właśnie dokładnie to wyraża moja ekspresja, której nie przytoczę. Tutaj został nam jeszcze loch na krasnoluda, którym też bym sobie zagrał. I on chyba zapewne też zniknie. Zniknie czy... O, nie zniknął. No proszę, proszę. No i dobra, więc zostawiamy sobie dwa matchupy, które byłyby dla mnie najlepsze. Dwa razy loch. Dostaliśmy Letosa, Letosem kraliśmy znowu i znowu Sylvan. Trzy gry na Sylvan tak naprawdę. Gramy na Dirael, która ma zaklęcie Rój Os jest bardziej skuteczny w zależności od poziomu bohatera. Przepraszam, ale sobie ziewłem. Mój przeciwnik się tutaj uśmiecha, bo podobnie dostał Sylvan. No ale cóż, cóż. Jakby mówi się trudno, prawda? My dostaliśmy Letosa. Letos jest bardzo fajnym bohaterem, bo rzuca na start zatruwa przeciwnika i jest szansa, że zatruje nawet wszystkie jednostki. Tak, jest na to prawie 50% szansy, więc jest to w cholerę. Tam chyba 46-8, teraz nie przytoczę z głowy, a raczej nie pokazuję tutaj specki, pokazujemy za to artefakty i rzeczy. Plan na rozgrywkę, jaki tutaj miałem, był zapewne wjazd, bardzo podobny wjazd do tego, który graliśmy ostatnio. Tutaj jest fajna rzecz, zaklęcie Laska Sarisusa, nagolenniki zwiększające inicjatywę, więc zajebista sprawa na elfa. Jemu zmniejszamy, siebie przyspieszamy, troszeczkę ataku i wydaje mi się, że dokładnie tą ścieżkę sobie wziąłem. No tutaj jest magia światła. Aczkolwiek nie w tym matchupie. Już przekonaliśmy się, że granie wzmocnień na szybkie rasy nie jest dobrą sprawą. Mamy tutaj też łuk, który jest fajną rzeczą. Aczkolwiek no chyba nie w tym przypadku, nie? Zwłaszcza, że tutaj trzy artefakty tak naprawdę się wykluczają. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy sobie do tworzenia buildu. I cóż ja mogłem sobie tutaj wykminić? Wydaje mi się, że zagrałem dokładnie to samo, co grałem ostatnio, czyli grałem dowodzenie, atak i logistyka. A właśnie ten build nam się tutaj pokazał. Zobaczymy, czy mi to dokładnie tak wyszło. Uważam, że to jest bardzo dobry build na loch. Tak się zastanawiałem ostatnio, czy na przykład idąc na środek, nie warto by było sobie na przykład dopchać troszeczkę defa, nie? Z jakąś witalnością czy czymś, myślę, żeby zrobiło to robotę. Zabieramy sobie atak i lepszą logistykę, bierzemy strzał bitewny. Nieco mroczny rytuał, tak? Żeby móc sobie pójść pod karę boską i zadawać więcej damage'a. Bierzemy znajdowanie drogi, odkrywanie jest nam zbędne. Bierzemy dowodzenie, bierzemy je od razu jak tylko możemy, bo jest to tego warte. Werbunek jest nam potrzebny. Lepszy atak jak najbardziej. Lepsza logistyka. Taktyka też jest dobra, jak najbardziej. Lepsze dowodzenie. Aura szybkości. Do tego eksperckie dowodzenie. I co? Czy ja tutaj coś resetowałem? Chyba wyrzuciłem taktykę. Nie, nie wyrzuciłem nic. Tak, stwierdziłem, że jest wszystko. No typie, weź się zdecyduj. A, zrobiłem eksperckie dowodzenie, żeby mieć większą szansę na talenty. Dało mi ekspercki atak, więc go się wymieniłem.
I nie rysałem tego więcej. Dobra, dało mi karę boską, więc fajnie. Eksperckie dowodzenie, bardzo fajnie. Boskie przewodnictwo, bardzo fajnie. Lepszą zniewalającą magię, lepszą logistykę oczywiście bierzemy. Szturm teleportu oczywiście bierzemy i bierzemy jeszcze podstawowe widzenie, żeby pizgać więcej od żywiołów. I tak naprawdę mamy build skończony, dokładnie tak jak chciałem. Do omówienia buildu sobie przejdziemy później, żeby nie mieszać, więc wyszło naprawdę fajnie. Możemy iść pod artefakty. Bierzemy oczywiście zestaw z inicjatywą, jest zbyt cudowny, żeby go nie brać, bo tam, o ile na szybko przeczytałem, to zwiększa nam inicjatywę jednostek walczących lądowo, tak? Czy w zwarciu? Czy jak to jest? Mignę. Inicjatywa dla jednostek lądowych walczących w zwarciu. Czyli poza smokiem, dla wszystkich absolutnie jednostek. 6 jednostek wzmocnionych na inicjatywie i cała armia przeciwnika osłabiona o 12,5%. Więc jest to zbyt mocny zestaw, żeby go nie wziąć. I w tym momencie, to co cała wyrażę moja ekspresja, ja przytoczę. Ja dokładnie to pamiętam. Gra w tym momencie dała mi po prostu kurwa wszystko. Jakby dała mi piękny build, dała mi zajebiste artefakty, jasne, można było coś tam wrzucić lepszego, ale i tak to jest wybitna rzecz. I gra powiedziała mi po prostu, jeśli to przegrasz, to naprawdę nie ma dla ciebie ratunku. Jesteś już zbyt chujowy. Ale nie przejmujemy się tym, idziemy dalej, idziemy się jeszcze dopchać, żeby mieć jeszcze zwiększyć swoją szansę o 0,5%, więc dopychamy się artefaktami. I co tutaj dostajemy, bo tego już nie pamiętam. O, mamy, ale to akurat niepotrzebne. Więcej peżeta jest dla mnie jak najbardziej fajne. Jest też zwiększony atak. Zobaczmy sobie, bo budki chyba mamy dobre. Tak, mamy te nagolenniki, których nie zmieniamy. Oczywiście zmieniamy sobie laskę. Miecza, więc już nie weźmiemy. Mamy też zwiększone morale, więc bardzo fajnie. Mamy 7 morali, co jest super, bo w przypadku obniżenia mamy ich 5. I 5 wchodzi. Jakby te rzeczy zostają. Sprzedajemy pozostałe 2 itemki, bo i tak ich nie użyjemy. Moglibyśmy je zużyć na level, ale artefakt jest w sumie lepszy niż level. W tym przypadku bierzemy sobie no pierścionek, tak? No 2 peżeta więcej, no bierz ten pierścień. A, jeszcze chyba chciałem, tak, bo zastanawiałem się nad butami, ale sobie przypomniałem, że przecież mam te. Więc pierścień jak najbardziej mogę wziąć. Zobaczmy jeszcze, co mamy w gildii. I tutaj nigdy nie pamiętam, co jest, bo tu jest też fajny pierścionek oczywiście, nie? Ale jest też miecz na tarczę, więc który też zwiększa nam ataki, to jest też fajna sprawa. Bierzemy oczywiście ten pierścionek. No reszta jest niesatysfakcjonująca. 2 peżeta więcej dla całej armii jest super. W sensie dla każdej istoty, tak? Kończymy turkę, lecimy sobie dalej. Nigdy nie pamiętam, ile hajsu zostaje po kupieniu jednostek. Więc tutaj pewnie, o właśnie, jeszcze zapomniałem o tym, że dostałem tarczę. Natomiast no, ta tarcza zostanie zamieniona, wydaje mi się, za ten mieczyk. Możemy się dopchać szczęściem, co nawet byłoby fajne. Aczkolwiek no, to najpierw jednostki. Wziąłem tutaj prześladowcę, wziąłem ponownie tą samą dziewicę. Choć, co mówił pan Feniks, ta druga jest lepsza, bo ma lepszą inicjatywę. A ja myślałem, tutaj bardziej się kierowałem tymi statystykami ataków. Wziąłem podwójnego minotaura, jeźdźca, który bije obszarowo, i wziąłem kwasową hydrę. I wydaje mi się, że ta hydra nie jest aż tak dobra. Chyba lepsza jest ta regeneracyjna. Nawet przy wjeździe. Mamy bijącą, biczowatą suczkę BDSM. Mamy smoka, który może robić podpalenie. No i co? I możemy iść do artefaktów. Zostało nam 16800 i co możemy sobie za to kupić? Możemy sobie za to kupić dokładnie te 2 artefakty, czyli więcej szczęścia i księżycowe ostrze. Mamy plus 3 do szczęścia, przepraszam, i 6 morali. No, jakby i tak wchodzi 5 morali, więc nie jest to źle. Jakby nam przeciwnik obniżył, mamy 4 i mamy jeszcze artefakty na kolejny poziom. Pytanie, co dostaniemy z tego levela? Chyba nie zrobiło mi to dużej różnicy.
zresztą zaraz się przekonamy. Tak, no dało mi oświecenie albo ekspercką zniewalającą magię. Oświecenie zwiększyłoby mi moce magiczne, czyli na minus. A ekspercka zniewalająca zwiększa moc łańcucha żywiołów, czyli tych żywiołków, które się odsłaniają po podstawowym widzeniu, nie wiem, że... Więc... no plus zwiększa przebicie czarów, ale... No w tym przypadku ja nie czaruję, więc to jest mi zbędne, więc dostałem... Jeszcze dostałem siłę czarów, więc akurat na minus, bo mogłem dać atak. No ale cóż... nie jest źle, naprawdę... tutaj jedyne co, nie wiem, jeszcze mogło mi dostać, to jakieś szczęście albo obrona z tych talentów. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy sobie płynnie do omówienia buildu, bierzemy machiny. Mamy... no, klikaj. Mamy Letosa na poziomie 17, 11 ataku, 4 obrony, 14 sił czarów, 4 wiedzy. Bez sensu te statystyki, 4 wiedzy jest troszeczkę mało, ale trudno. Mamy 6 morali i 3 szczęścia, 40 many. Mamy... To co ja właśnie mówię, czyli omawiam dokładnie to co mówiłem wcześniej, czyli że mamy... jak obniży to 4 morale będziemy mieć, a 5 i tak wchodzi, więc... no, więcej pchać się niż poza piątkę nie ma sensu, chyba że... właśnie po to, żeby mieć pewność, że nam nie obniży. Mamy zajebiste artefakty, czyli laski piekła i naglenniki, które zmniejszają i zwiększają nam inicjatywę, jemu zmniejszają. Mamy morale, żeby jeszcze bardziej się boostować. Mamy pierścień pod zwiększenie hapsów. Mamy mieczyk pod zwiększenie ataku i mamy kowadło. Podkówkę na szczęście. Mamy ekspercki atak, dowodzenie zniewalającą, lepszą logistykę, trucie od Letosa, dwie specjałki, mamy karę boską i taktykę i boski szał. Boże, boski szał. Szał bitewny. Mamy sztum teleportu, mamy boskie przewodnictwo i aurę szybkości, zwiększoną liczebność armii, więc są to naprawdę mocne rzeczy. Naprawdę mocne. No i dobrze, przechodzimy do bitwy. Bitwa, jak widać, mamy 12 minutę, a już jest tak naprawdę bitwa. Lubię takie meczyki, naprawdę to jest to. Przeciwnik zagrał pod czary, co sugeruje nam ten drugi druid. I chyba wreszcie nie wziął tego, nie, wziął tego, co pochłania magię światła, konia. Tak, na pewno go wziął, bo pamiętam to z bitwy. Ale nie rozróżniam ich na obrazku, niestety. Dobrze, przekonajmy się. No, po tym, że wziął druida, to wiemy, że raczej nie gra wjazdu. Czyli nie gra ataku, tego zestawu, który ja chyba zagrałem ostatnio. Czy z atakiem, dowodzeniem i szczęściem na elfie. Ale to chyba nie było... Nie, to chyba ten mecz dopiero będzie. O Jezus, nie wiem, nie pamiętam. To teraz wam namotałem w głowie. Dobrze, no i ponownie... rzecz ustawiająca się, troszeczkę rozstawiłem inaczej te jednostki, nie fokusując ich na start bardzo blisko wjazdu. Przeciwnie mi się tutaj sprzedał, że co innego zagrał. Niemniej i tak to była dobra rzecz dla niego. Ale też w głównej mierze wydaje mi się, że przez moje błędy. Co ja tam mu odpisałem? O, i tak będzie ciężko. Oj, tutaj się nie myliłem. Tak, no tutaj też się sprzedamy, że dostaliśmy wszystko. Tak, gra w Sudoku jest ciekawą grą, zwłaszcza w Japonii jest tam zwyczaj zostawiania butów przed zrobieniem Sudoku. Jak ktoś wie, o czym mówię, to, no to fajnie. Ale nie będę tłumaczyć, bo YouTube jest dosyć dziwny i nie zawsze rozumie żarty. Jak ja ich tutaj rozstawiłem? To jest to, aż mnie to ciekawi. No, na pewno nie rozstawiłem ich wszystkich w jednej linii. Bohaterkę i tak bym tapował, bo ma słabą inicjatywę i słaby dobieg. Minotaura też raczej, żem tapował. Krwawa siostra na froncie, żeby sobie wybiegła w kogoś. Swoją drogą, ta krwawa siostra ma sporo hapsa, ma 24 hapsa, to jest dużo. Tak, mamy prześladowcę z tyłu, no i mamy jeszcze, pamiętaj Mateusz, o fance BDSM, nie zapomnij o fance BDSM. No. Co tu zrobisz? Ale kminie nad tym jednostka, o, Mateusz, jednostka, debilu, fanka do BDSM. Nie wszystkie jednostki zostały rozmieszczone, tak, dobrze, że to się wyświetliło, bo bym sobie poszedł bez damy cienia. Tak, no jesteśmy ustawieni dosyć bitewnie.
Chociaż wydaje mi się, że tego Minotaura chyba jednak lepiej byłoby dać z przodu. I pięknie weszło. Pięknie weszło, ja się tu ucieszyłem mocno, bo cztery jednostki zostały otrute, czyli w cholernie dużo. Na start możemy mu piznąć srogo. Wreszcie ja się ruszam pierwszy, a nie on. Chyba lepiej byłoby wlecieć w tą rusałkę, mi się wydaje. Bo ona może mi piznąć po trzech jednostkach. Chociaż nie, nie może mi piznąć po trzech jednostkach, bo rycerz ruszacie pierwszy. Więc chyba lepiej będzie właśnie wlecieć w smoka. Czy wlecę w smoka? Zaraz się przekonamy. Czy w tancerza? Tak, przeciwnik, wreszcie zobaczyłem co on ma. Ma podstawową obronę, dowodzenie i atak. Czyli musi mieć jeszcze jakąś magię. O czym wiemy, bo ma druidka, prawda? Wiadomo. No, czym mnie zaskoczysz, Mateusz? Zrób to dobrze. Sam jestem ciekaw, co zrobię. Wydaje mi się, że chyba najlepsze byłoby wlecenie w tego smoka, z racji, że rusza się tak szybko. Ściągnięcie jednego smoka byłoby bardzo dobre. I w sumie widzę tutaj, o tak, ściągnęliśmy jednego smoka, to jest bardzo fajne. Wydaje mi się, że źle zrobiłem z ustawieniem, powinienem siostrę dać bardziej na środek. Tak, my sobie znikniemy tym postacią. Ewentualnie tego prześladowcę dać troszeczkę do tyłu, żeby nie stykał się właśnie z siostrą, żeby ją wystawić. Ona ma i tak bardzo duże w przypadku tym możliwości bojowej i przylatuje tak naprawdę wszędzie. Gdybym no, w środek mógłbym nawet wlecieć w smoka. No tutaj nie mamy już siostry. Tancerz zrobił swoje, a on teraz mi pizgnie w hydrę. Tak, oczywiście walnął mi też w hydrę, no i w siostrę. Nasz przyjaciel ma magię światła. Grupowa prawa moc jest bolesna. My wlatujemy w rusałkę, która nam może zadać bardzo dużo kuku. Atakując od razu też smoka, bardzo dobrze. Cóż my możemy zrobić? No, ja bym tutaj chyba pizgał w smoka. Albo rzucał dezo. Na łucznika. Aczkolwiek łucznik rusza się daleko. Mamy przed sobą Letosa, który może tepnąć kogoś. Więc uważam, że dużo lepiej byłoby w tej sytuacji pizgać w smoka. I chyba to też uczynię. No, co zrobię? Sam nie wiem. Aż ciekawe, co ja sam zrobię, nie? Dla mnie samego. No to no niestety, do tego łucznika nie dobiegnę, choćbym chciał. To nie ma na to szansy. Czytam sobie opis niewidzialności. Ale mi się wydaje, że najlepsze w tym momencie jest uderzenie w smoka. Zbicie mu tej potężnej jednostki. Ewentualnie w tancerza. No na pewno trzeba bić. Nie po to poszedłem w kombat, żeby czarować. Trzeba bić. I się nie bać. Dawaj, Mateusz, pizgaj go. Tak, idzie fanka BDSM. I jeszcze ze szczęściem 3 i rzuciła mu cierpienie. Zajebiście. Oczywiście bez kontrataku. Jeździec, znaczy biały jednorożiec dostał za jeden za jednego. No i kontratak. Nie najmocniejszy, ale jednak jakiś tam jest. Hyderką oczywiście, no, pizgamy w dwie osoby. Bo why not? No i co? Mamy Letosa. Letosem trzeba teleportować. Tu się zastanawiałem, czy panią, czy Minotaurła. I wydaje mi się, że rzuciłem Minotaura, bo bałem się, bo nie wiem jak jest dokładnie ta inicjatywa przeliczana, więc bałem się, że on nie wleci mi przed tego, przed łucznika, a ten pan... Nasz Minotaur na pewno by wleciał, chyba że rzuciłem prześladowcę? Może rzuciłem prześladowcę? Nie no, chyba lepiej było rzucić tutaj Minotaura, bo on by na pewno zabił łucznika. A jednak rzuciłem prześladowcę, no proszę. No właśnie, no. Okej. Wydaje mi się, że lepsze było rzucić Minotaura. No dobra, no Minotaur zostaje przy smoku.
Nie możemy sobie pizgnąć podpalenie, możemy za to wlecieć w druida. I tak naprawdę wlecenie w druida w tym momencie chyba byłoby nawet lepsze niż w tancerza ostrzy. Aczkolwiek pizgnięcie w tancerza też nie jest złe. Mamy łucznika, który no już nie gra praktycznie. Aczkolwiek damage zadał. No, Minotaur by to tam zrobił lepszą robotę, niestety. Dobijamy sobie smoka, myślę. Mhm. Tak, uważam, że bardziej warto było wlecieć w druida. Bo on teraz robi przelanie many. Przelanie mocy. Które zada nam ból. Przeciwnik ma wskrzeszenie. O czym wtedy nie pomyślałem. I wskrzesza sobie zawsze dwie jednostki. Bo jednoroga i smoka. Gdybym... Okej, rzucił grupowe przyspieszenie. Gdybym zbiłbym mu druida. To? Okej, to było dobre akurat zagranie. Gdybym zbił mu druida, dostałby znacznie mniej spell powera. No i ja nie skontratakowałbym swoją hydrę. Co prawda, no tancerz by zadał ból i pizgnąłby mi po biczującej się siostrze. A tutaj myślę nad prawą mocą na smoka. Nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby rzucić na siebie samą. Bo jednak ona bije mocno. No i co? I przeciwnik rzuca nam wskrzeszenie. Czy rzuca? Chyba tak, no. Chyba musi wskrzeszać. Dokładnie tak. Wskrzesza nam od razu cztery smoki i tego. I w tym momencie ja powinienem się od razu sfokusować na druidzie. Nie wiem, czy to zrobiłem, czy też nie. Smok jest w stanie do niego dolecieć. Ale chcę typować panią. Tak, i to tu popełniam błąd, bo uważam, że pierwsze trzeba było spizgać druida, a dopiero później lecieć w niego. Tu robię akurat dobrze, bo hyderka zablokuje enta, żeby nie mógł wlecieć w panią. Arcydruid no sobie piznie w hydrę, pewnie, na prostej strzałce zada dużo. Bo czarów on chyba jakichś turbo dobrych nie ma, więc mój plan trochę spalił na panewce. Niestety. I oplątał mi smoka. Więc smok teraz nie mógł wlecieć w druida. Więc bardzo złe rozegranie tego z mojej strony. No jak już tam wleciałaś, to pizgaj w jednoroga. Ty zabijesz smoka, więc warto, żebyś pizgnął już w tego smoka, skoro tam stoisz, prawda? Zwłaszcza, że masz podwójny atak. No, proszę. Więc ten smok tak naprawdę... No to, co ja tutaj zrobiłem, to odsunąłem się od jednoroga, ale w sumie nie wiem po co. Bo przesunąłem się do enta, który może mnie opleść. A tam stojąc byłem odporny na oplecenie. Gdyby się ruszył we mnie, to zluzowałby smoka. Więc to też mój błąd. Jednorazowy czeka, ponowne wskrzeszenie, znowu smoczek. Ja wreszcie doszło do mnie w tym momencie, że przecież ja muszę zabić tego druida zasranego. Tak, na pewno było wskrzeszenie na smoka. Znaczy tak mi się wydaje. No, zaraz się przekonamy. Tak naprawdę ja byłem w tym momencie pewny swego, aczkolwiek przy moich zdolnościach byłem jeszcze w stanie to przegrać. Zwłaszcza przez złe decyzje taktyczne. Tak. Zdecydowanie teleportacja na fankę BDSM. Ewentualnie na Minotaura. Ale ona też klepie mocne bubu. Chyba Minotaur ponownie byłby lepszym wyborem. Bo bije podwójny damage, prawda? On by go na pewno sklepał, a jest go dużo, relatywnie, bo jest go 60.
ale stwierdziłem, że lepiej będzie wziąć damę. Popatrzyłem sobie jeszcze na statystyki. Nie wiem po co. Zrobiłem szybką matematykę w głowie i stwierdziłem, że... No chyba, że zmieniłem zdanie po spojrzeniu na statystyki. Zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy. No dawaj. Dawaj. Za nadrzu mamy jeszcze boskie, jak nam się skończy mana. Więc to jest też bardzo fajna sprawa. Aczkolwiek ten teleport na szczęście nie kosztuje nas dużo, więc możemy sobie nim naspamić. I przesunąłem... Tak, przesunąłem damę cienia. Uważam, że ponownie jest to błąd. Trzeba było przesuwać Minotaura. Bo dama niestety go nie zabiła całego. A jak on już rzuci przelanie mocy, to przelanie działa tak długo, aż on stoi i nie zmniejsza się relatywnie do jednostek. Jeszcze tutaj zdążył nam rzucić wskrzeszenie. Ja ponownie tym Minotaurem rzucam w smoka chyba. Tak, bałem się, że jednoruk się przejedzie do tego Minotaura. Dlatego się tak ustawiłem. Aczkolwiek no naprawdę to było głupie. I w tym momencie dużo to zmieniło, bo jak widzicie, jestem jeszcze przed, jestem za Dirael, więc ona jeszcze raz wskrzesi sobie z dużą ilością spell powera, bo jak widzieliście wcześniej, to przeciwnik nie ma dużo spell powera bazowego, ma go głównie właśnie za sprawą druida. I wyeliminowanie tego druida było bardzo, bardzo kluczowe, ale niestety nie pykło. No ty nie masz co robić, więc pizgaj w Enta. Jak najbardziej. Zostaje jednoruk, który bije w panią, która została oślepiona. To też niefajna sytuacja. Przechodzimy moim prześladowcom w niewidzialność. I o dziwo, znowu się ruszyłem, aż... Tu byłem w szoku. No ale co, no wchodzimy sobie w niego. Żeby go zatruć, tak? Bez kontrataku, więc jednostka sobie przeżyje, ale gościu dostaje zatrucie, więc to jest fajna sprawa. Co, no, wlatujemy w jednoroga. Bo mimo wszystko, wskrzeszenie wskrzeszeniem, ale te jednostki wskrzeszane, zwiększa się ich liczba, ale one za każdym wskrzeszeniem mają mniejsze szanse, mniej hapeków, nie? No i fajnie, no, dwa jednorogi, natomiast znowu wlatuje wskrzeszenie. No, dawaj, wskrzeszenie pewnie na Enta było, nie? Na pewno na Enta, bo ten druid tak naprawdę już niewiele robi, zwłaszcza, że o ile dobrze widziałem, chyba już nie ma many. Zabijamy mu wreszcie nawet magią tego enciaka, znaczy tego druida zasranego. Bo Dirael znowu jest, no ale tak naprawdę w tym momencie to już ten druid niewiele robi, jeśli ona nie ma many. Boskie? Co mi da to boskie? Chyba, żebym pizgał w jednoroga. Ale no nic nie zmieniło, trzeba było pizgnąć w druida albo w jednoroga. Tylko teraz nie pamiętam, czy ona nie ma many, a nie chcę cofać, żeby sobie nie zsynchronizować nagrania. Bo później się nie odnajdę w tym. I niestety tak naprawdę to ja tutaj już nie wiedziałem, czy nie przegram tego pojedynku. Bardzo, bardzo, bardzo źle to rozegrałem. Uratowało mnie tak naprawdę to, że byłem bardzo nabustowany wszystkim. No bo kurczę, no zobaczcie, zostaje mi tak naprawdę dama. I on po raz kolejny no zaraz zobaczymy, bo nie, chyba teraz tak, oślepienie dużo, dużo robi, to prawda, ale no mogłem dobić tego druida. Jeśli ona teraz ruszy wskrzeszenie, to jest to po raz kolejny moja wina. Tylko teraz nie pamiętam, czy po tym ataku, czy jeszcze wcześniej nie miała many. Zaraz się przekonamy. No i widzicie, po raz kolejny weszło wskrzeszenie i tego już dało się uniknąć. W sensie, samo wskrzeszenie by weszło,
ale nie aż takie mocne. No, dobicie tego druida wreszcie, po tak długim czasie. O, tutaj przeciwnik napisał, że dalej nie wygrywa. Ja nie byłem tego taki pewny, została mi jedna jednostka. No i co? Na jego dwie, na Enciaka i na tego, na jednoroga. Na szczęście on nie ma już many, więc tak naprawdę to zabicie tego druida to już nie było aż takie istotne. No pizgamy oczywiście w niego, no ze szczęściem, więc jest dobrze. Tak, teraz tu przeciwnikowi piszę właśnie to co spieprzyłem. Znaczy mam nadzieję, że jak trzeci raz będę musiał powiedzieć, że on już na pewno nie ma many, to się troszeczkę wygłupia, ale nie jestem w stanie sobie teraz to zweryfikować. No patrzcie, jednak znowu ma wskrzeszenie. Ale teraz już dużo słabsze, tak? Możemy się przesunąć boskim, a możemy się przesunąć teleportacją. Tak naprawdę lepiej mi jest dla mnie, bo moja jednostka i tak się rusza, End do mnie nie doleci, żeby wyeliminować czarami. Okej, rzuciłem rozkład. I to był dobry ruch, akurat mi się wydaje. Teraz przy każdym ruchu on dostaje dosyć dużo damage'a. Tam te trzy jednostki powinny spływać, tak? Teraz co? Teraz niewidzialność chyba. Czy prawa moc na mnie? Tak, chyba rzuciłem na siebie samą prawą moc i teleportowałem swoją jednostkę w róg. Czy przyszedłem w róg? Zaraz zobaczymy. Nie jestem pewien. Tak, rzuciłem sobie prawą moc. Na nim to niewiele jako robi, bo on tą prawą moc i tak miał już. Co najwyżej mu ją odnowiłem. Chyba teraz pójdzie wskrzeszenie na rusałkę. Nie wiem, czy nie lepiej było dla niego wskrzeszać Enta. Tak po prawdzie. Patrzę sobie jeszcze, czy ten rozkład cokolwiek mi zrobi. Chyba lepiej pizgać błyskawicą w Enta. Czy ją przeteleportować? No bo on i tak nie doleci chyba. Nie, doleci. O proszę, może dolecieć. Zobaczymy, co zrobię. Wydaje mi się, że moja dama stała w rogu później, podczas tej bitwy, ale nie jestem teraz w stanie sobie tego przypomnieć. No z ręki nie ma co bić, znaczy 180 damage'a, nie? Czy pizgłem z ręki? Bo chyba błyskawicą bije mu więcej. Cóż ja wykminiłem? A, przesunąłem panią, żeby na pewno pizgła w rusałkę. Nie pamiętam, czy rusałka się wskrzeszała, czy nie, więc to było dobre zagranie. Chyba. Bo mogła jeszcze bardziej wskrzesić siebie i wskrzesić Enta. Więc potencjalnie ja myślałem o wskrzeszaniu dla przeciwnika, że lepiej byłby ten Enciak. Ale on chyba sobie to lepiej przykminił. No ja nie pamiętałem na tym etapie, czy on wskrzeszał tą rusałkę, czy nie. Rzuciłem sobie niewidzialność, żeby właśnie rozkład wszedł na nim. Jest bliziutko, więc jest fajnie. Direl. O! No tak, ona podbiegła, więc straciłem niewidzialność. No i co? No pizgamy, nie? No. Lepiej pizgać, niż nie pizgać chyba. Aczkolwiek zmieniłem zdanie, stwierdziłem, że teleportacja. Pizgamy Enta. Jednoróg spadł. Znowu pizgamy Enta z kontratakiem. Zostało 5 Entów na... Znaczy, tak, no... Jeden end został na jedną tam. Czy tu jeszcze pójdzie jakieś wskrzeszenie?
O, to ta inicjatywa jest naprawdę mocarna. No tak, tutaj przeciwnik nie miał many i wygraliśmy to, naprawdę wygraliśmy. A Michał jest przeciwnikiem z top 20 turnieju, więc jest naprawdę, naprawdę mocny. Naprawdę gra zrobiła wszystko, żebym to wygrał, a ja starałem się i udowodnić, że nawet to da się przegrać. Ale no, uważam, że to, że ja nie biłem tego druida przez tak długi czas, było naprawdę, naprawdę mega chujowym zagraniem. Gdy przeciwnik miał ciut więcej many, to on by się dalej wskrzeszał i ja bym to przegrał. Naprawdę dużo głupoty z mojej strony, ale cóż. No i właśnie przeciwnik napisał nawet, że many mu zabrakło, nie? No cóż, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Kolejny materiał będzie już normalnie nagrany, bez nagrania z offu, więc bardzo fajnie. Nie ukrywam, że nawet fajnie mi się to tak ogląda, aczkolwiek wymaga to dwa razy ode mnie więcej czasu, więc wolałbym tego unikać. Więc trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko i pa pa!